Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy na pomocowej konferencji. Witam obydwu trenerów. Bardzo proszę o krótką recenzję po meczu. Zaczniemy od trenera gości. Bardzo proszę. No, to był taki mecz, który my mieliśmy obowiązek wygrać. Wiedzieliśmy, że zespół Resowy jest dobrze zorganizowany i do momentu, kiedy nie strzelimy bramki, no nie będzie łatwo, tak? Takie są mecze pucharowe i wiemy dobrze, że potrzebna w nich jest bardzo duża cierpliwość. Nam tej cierpliwości dzisiaj nie zabrakło. Strzeliśmy pierwszą bramkę, później drugą. W zasadzie ten mecz już mieliśmy pod kontrolą. Na drugą połowę wychodząc dołożyliśmy trzecią, czwartą i w zasadzie jedynym takim minusem jest to, że Tomek Cywka dostał kontuzji i nie wiemy co. Chcieliśmy dać Robertowi Gumnemu odpocząć, musieliśmy go od razu stawić do gry, ale to jest też młody chłopak, więc mam nadzieję, że szybko się zregeneruje na następny mecz. Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa, bo ten puchar traktujemy bardzo priorytetowo. Także wydaje mi się, że zrobiliśmy to, co do nas należało. Gratulacje dla chłopaków. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Szymon Grabowski. Ja na początek chcę podziękować chłopakom za te dwa mecze w edycji tego Pucharu Polski. Niestety dla nas ta przygoda się dzisiaj skończyła. Myślę, że zasłużenie. Nie byliśmy w stanie się za bardzo przeciwstawić Lechowi. Tak jak to trener przeanalizował to spotkanie. Zgadzam się z tym i uważam, że jednak ta jakość piłkarska na tyle była wyższa, że nie potrafiliśmy dzisiaj się przeciwstawić nawet ambicją czy wolą walki. Tutaj trochę słabiej żeśmy wyglądali i mam nadzieję tylko, że jak najszybciej się pozbieramy przed niedzielnym spotkaniem. Moim chłopcom no nie mogę odmówić zaangażowania i to, że chcieli. Możemy gdybać, co by się stało, gdyby Siergiej wykorzystał tę sytuację przy 0-0, bo myślę, że to była bardzo klarowna, ale niestety jedyna nasza sytuacja, więc za dużo tutaj Lech nie dał nam pograć, ale zamykamy dzisiaj rozdział pod tytułem Puchar Polski. Skupiamy się tylko i wyłącznie na lidze. Lechowi, trenerowi życzę wszystkiego dobrego i wzorem ubiegłorocznej Lechii Gdańsk, zwycięstwa nad nami, życzę zdobycia Pucharu Polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania ponownie do trenerów? Tak, Grzegorz Rasiek, Zodia Poznań. Panie trenerze, nie było tak trochę, że do tej pierwszej bramki takie tak było ciśnienie i takie spięcie pana zespołu i napuściło po tej pierwszej bramce, bo właściwie zaraz po tej pierwszej bramce było już kilka sytuacji takich, które sprawiły, że ta druga padła przed przerwą. No to zawsze tak jest w takich meczach. Wiadomo, że to no od nas wymagało się tutaj zwycięstwa wysokiego, łatwego. Resowia mogła tutaj sprawić niespodziankę. Także te mecze tak wyglądają do momentu, kiedy się nie zdobędzie bramki. Na szczęście udało nam się tę bramkę w miarę zdobyć. Poprawiliśmy drugą i w zasadzie już ten mecz mieliśmy pod całkowitą kontrolą. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.